Cześć wam, z tej strony Kurczak, witam was w kolejnym... O, właśnie. Się dzieją rzeczy. Halo, naprawiłem się łódka? Nie. Co jest? Czemu nie mogę tego... O, dobra. Jak właśnie widzieliście, ponownie mi zaraz będzie strzelało. Także dziś trzeba popłynąć. No, a ja jestem Kurczak, jest ze mną Mudlex dzisiaj, ponownie. Także wypłynę. Pierdzielę to. Nie chcę znowu, żeby mi bazę rozwaliło, bo ledwo ją sobie odbudowaliśmy tak w pewnym stopniu, jak widzicie, tu nadal są pustki, więc mam to gdzieś po prostu kulturalnie sobie odpłynę w tym kierunku, bo mnie tam jeszcze nie było. Przy okazji coś zwiedzimy, bo chciałbym znaleźć wulkan, ale no, to jest takie opcjonalne tak naprawdę, bo stwierdziłem, że w sumie nie będę raszował jakoś mocno tej wodnej bazy, w sensie takiego budowania, żeby to jakoś ładnie teraz już wyglądało, tylko na razie skupię się na tej funkcjonalności. Wiem, może trochę późno o tym pomyślałem, ale... No tak chciałem wam pokazać tą wodną bazę po prostu, jak najszybciej, żeby to jakoś miało sens tego filmu. Czemu tu pływa wieloryb? Może go damy radę napykać? A, nie udało się uniknąć. Ja go chyba po prostu... O, właśnie w ten sposób, dobra. I uciekam, bo już tam nie atakują. Dobra, wiem skąd on był. Tutaj po prostu miałem od groma tych skurczybyków, które latały. Nie mogłem sobie z tym poradzić jakoś, więc... Najzwyczajniej w świecie zostawiłem go. Będę trochę chrząkał, ponieważ coś mi się dzieje z gardłem. Nie wiem czemu, było wszystko w porządku. Czuję się też w porządku oprócz tego gardła właśnie, ale to najwyżej będę pił, chrząkał i za to was przepraszam, no ale niestety. Coś się dzieje niedobrego. Dobra, zdejmij tą czapkę. Załóż tą czapkę. Czemu ona się nie podnosi sanity? Co się dzieje? The world's belching. Chwila, tu coś jest? Nie, to tylko moja życiowa pomyłka. Dobra. Lecimy i tak. No po prostu w tym odcinku będę się starał uniknąć tego spadania na ryj głupi. Nie widzę, ile dni zostało, pewnie jakieś 5-4, bo już się kończy ta sucha pora. Chcę sobie zebrać jak najwięcej pajęczyn, żeby zrobić po prostu więcej tych farm rybnych. One są naprawdę upi. Siema. Dzień dobry. Balfinku bym sobie chciał więcej zebrać, tego i tak dalej. No tego po prostu będzie dosyć sporo. Tutaj sobie dziabniemy jeszcze, chwila. Na później. Bo się noc zbliża. A, gorąco mi. Dlatego ja to noszę, zapomniałem. Brawo ja. Dobra, pływają za mną. Szkoda, że one nie podpłyną do mnie do domu. To było fajne, bo wtedy bym nie musiał się martwić za bardzo. Bo tam coś ich mało jest mimo wszystko. Dobra. Jedzmy sobie, poświecimy i płyniemy dalej. Oj, właśnie, miałem wam mówić, bo kurde, Paweł zaczął nagrywać też tego shipwrecka. Tego namawiałem tyle czasu, żeby sobie kupił i w sumie zgadzałem się z tym, że gra nie jest jakaś niesamowita. Okej, tu mamy pszczół dużo bardzo. I do tych złych, to jest ta wyspa ze złymi pszczołami. Tak średnio mi się podoba, chociaż w sumie jakby spadały tutaj... spadałyby tutaj, wiecie, te meteoryty, to bym nie był jakoś bardzo smutny. No i kurde, jak mi się ludzie u tego Pawła przynajmniej przyjemnie ogląda, po prostu tego Don Starwa, bo on nie grał wcześniej. I on sobie to odkrywa tak wszystko na serii, to wszystko jest takie nowe i tam pyta się różne rzeczy, ja mu mogę mówić i to jest takie, o, fajne. Także, nie wiem, wiecie jaki jest kanał tam Pawła, jeśli nie wiecie, to jeszcze prawdopodobnie podlinkuję. Ale naprawdę, o, super mi się ogląda, no po prostu czekam i filmik się kończy, a ja mówię, co? Już? Czemu? Dlaczego? Proszę przestać, proszę nagrać nowy. A on mówi nie. Dobra. Mam dość. Mam serio dość. Chyba kończymy tego Woodlexa. Ja tylko zeskoczyłem, ludzie pomocy. Ja tylko zeskoczyłem, nawet się nie mogłem ruszyć jeszcze wtedy. A to mnie już uderzyło. A, dobra, zapraszam do Pawła, który sobie o wiele bardziej radzi niż ja. Super, prawie mnie znowu zabiło. Niesamowitość. Tak, rozwal wszystko. Komu to szkodzi? W tym momencie. Jeszcze jakiś we mnie walnie? No fajnie, bo wiesz, to nie mam w sumie jak się ogrzać nawet. Znaczy ochłodzić, nie ogrzać. Dobra, spróbuję tu znaleźć jakieś flinty. Tam jakieś widzę. No zaraz jeszcze sobie pewnie zginę. Wszystko mi spada na łeb. Świnia nie żyje.
Dziękuję, dobranoc. Ja zaraz też nie żyję, bo już jest mi gorąco, Max. Na jakąś podstawową łódkę ile potrzeba? Dobra. Trochę drewna, trochę patyku. Chociaż ja teraz patyków. Puść. Teraz patyków nie dam rady zebrać. Chwila, nie widziałem tego, bo już jest ciemno. No i jest gorąco też. Super. Ja potrzebuję na to mniejsze, znaczy na to ochładzające jeszcze jednego nitra. Gdzieś tu się rozwalił jakiś kamień? Jeśli nie, no to szybko kill off. Ochładzające ognisko! Umieram. Znowu. Boże, naprawdę! Aha! 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 Co się właśnie stało? Pewnie walnie we mnie, nie? Przecież sobie ognisko zrobiłem, to musi tu uderzyć. Proszę przestać. Krabik nie żyje. Ja też. Idealnie. Oddaj mi to. No po prostu perfekcyjny ranik. Nice, nice, very good. Unik. Nie, no to mnie denerwuje. Błąd, znaczy błąd. Zablokowana animacja, koniec, nie można nic zrobić. Nie ruszysz się, kolego. Bardzo dobry odcinek. O, to w sumie dobrze, że powiedziałem o Pawle, bo... No, zapraszam do Pawła, gdzie on gra i przeżyje jakoś. Nie, naprawdę, te meteoryty, które tutaj spadały, to po prostu jakiś koszmar jest. Wcześniej grałem w tą grę i przeżywałem lato, przeżywałem wszystko i było w porządku. Zobaczcie sobie serię z Warlim, zobaczcie sobie serię z Weberem. Jest okej. Teraz chciałem zbudować wodną bazę. Nie, nie pozwolą mi Polaki. Nie wiem, ludzie, mam jeden plan, że po prostu sobie pogram troszkę sam w Szybrekta. Ewentualnie z tego jakieś streamki się zrobi. Ewentualnie, jak już skończymy tam together na streamach, to ja zacznę streamować tego Szybrekta. A odcinki zrobimy zwyczajnie z Hamleta, jak już wyjdzie, bo mam nadzieję, że do tego momentu wyjdzie. Bo na Together nam zostało pobicie Ancient Strażnika, tam, Guardiana. Później zrobienie tych cieni trzech. No jak już to zrobimy, to mamy praktycznie do zabicia tylko Fuel Weavera i jeśli będziemy chcieli, to Toadstoola, bo już nie przypominam sobie, że jakieś inne bossy były. A w sumie to chcieliśmy głównie zrobić, tam reszta nam się w miarę udała. No, tego to tyle może odpuścimy. Także ja jeszcze raz powiem, jestem zły, ale nie będę przeklinał na odcinku. Na streamki siadłe przyjdźcie, jak chcecie posłuchać, jak ja przeklinam czasem. Zapraszam do Pawła, który sobie radzi, mimo że gra pierwszy raz w tą grę. A ja gram już któryś raz i sobie radziłem wcześniej, a teraz już nie. Za stary na to jestem. No i piszcie, co robić? Czy kontynuować, czy poczekać i pograć trochę, przeżyć tam to jedno lato i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo po prostu nie jest dobrze. Okej, no nie będę przedłużał dalej, bo w sumie już nic się i tak nie będzie działo. Dzięki wam jakie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. 8 minut odcinka, Boże. Tak, nie, muszę coś powiedzieć, bo się czuję winny strasznie. Ale to nie ja byłem winny, prawda? To głupie animacje, które wyłączają możliwość sterowania postacią, prawda? Tak, no. Dajcie łapkę w górę. Siema.